Sylwetki polskich gangsterów. Tadeusz Rydzyk. Ojciec dyrektor to CEO polskiego kościoła, filantrop, dobroczyńca, handlarz samochodami oraz noblista w dziedzinie fizyki. Bo mało osób wie, że ojciec Tadeusz jest pierwszym polskim fizykiem, który zdobył nagrodę za przyciąganie ciemnych mas przy użyciu fal radiowych. Tadeusz jest również jedynym ojcem, który nie musi płacić alimenty. Jego ekscelencja dyrektor Rydzyk urodził się 3 maja 1945 roku w Olkuszu.